tutaj, poza sezonem, na początku maja, można wynająć pokój w czterogwiazdkowym hotelu ze śniadaniem, ze spa, z basenem podgrzewanym na dachu w cenie 156 euro za 5 nocy. Dzieląc to na dwie osoby, wychodzi 65 zł za noc. Wczoraj obiecałem wam, że zrobię test odległości, zatem robię to. Włączyłem Endomondo, jadę na płaskiej powierzchni. Zobaczymy, ile jestem w stanie przejechać na tej jednokołowej desce. Nie wiem, czy to widzicie. Przejechałem 8 km 300 m. Nie jest to co prawda 15-16, ale i tak nie jest źle. No i przyznam się szczerze, że kilka razy też hamowałem, kilka razy się zatrzymywałem. Gdyby nie to i gdybym ważył jakieś 20 kg mniej, to myślę, że mógłbym osiągnąć te 14-15 km dystansu. Nie jest źle. A jeżeli chodzi o prędkość, właśnie, najszybciej tą deskorolką jechałem 25 km na godzinę. No cóż, wracam. Całe szczęście jestem niedaleko. Co by tu dzisiaj zrobić? Dzisiaj jest ostatni dzień naszego pobytu tutaj. Pierwszą część dnia spędziliśmy na nic nie robieniu. Bardzo dobrze czasami po prostu poleżeć, popatrzeć w słońce i troszkę się spalić od promieni słonecznych. A na wieczór pomysł mamy taki, żeby troszeczkę pospacerować brzegiem morza, może zjeść jakąś włoską pizzę, ogólnie bez planu. Zobaczymy. Nagrania z windy dawno nie było. Bye bye. Bye. Chciałem zrobić zdjęcia podwodne, ale nie mam GoPro, ale mam za to dwa kubeczki i taśmę klejącą. Później zobaczymy, czy to zadziała. Dzisiaj jest piątek i jest trochę więcej ludzi niż w poprzednie dni. Miałem wam jeszcze powiedzieć, chciałem wam powiedzieć i powiem wam, jak to wygląda cenowo wszystko. Oprócz tego hotelu to 1480 km. Tyle jest tutaj dokładnie z Warszawy. Koszt transportu to oczywiście w zależności od tego, czym podróżujecie. My wybraliśmy się samochodem, spalanie jakieś 5-5,5 litra. Zatem koszt paliwa wyniesie jakieś 650 zł. Oczywiście do tego trzeba doliczyć koszt autostrady, dokładnie winiety, 10-dniowych winiet. W Czechach 75 zł, w Austrii 65 zł. No i płatna autostrada we Włoszech, 17 euro, tam jest z powrotem 34. Na jedną osobę zatem cała wycieczka wynosi około 800 zł, ale jest w tym za to 5 nocy odpoczynku i 4 pełne dni relaksu i słońca. Pamiętajcie, we Włoszech, jak chcesz zamówić kawę latte, to nie mówcie tylko latte. Bo my już raz dostaliśmy tylko mleko. Latte to znaczy mleko. Ale to było niedobre! Ale tak jest człowiek sfrustrowany, że codziennie musi coś jeść. A gdy wakacje dobiegają końca i funduszy coraz mniej, to zawsze jest pizza. Pizza można podzielić na pół, nie jest taka droga. Nie, już nie wychodzimy na kuźniara. Idziemy do miejsca, które uwielbiamy najbardziej, czyli sklep spożywczy. Szukamy posypki cukrowej. Tutaj jest! Jest? 2 euro. Ale to jest to? Widzisz? To jest soda jakaś. Widzisz? To się rozpuszcza. No, Adusiu, ale byłeś blisko, to bardzo podobnie. Jest! Znaleźliśmy. A w Polsce tego nie ma?
Wiesz co, jest, ale chcę mieć stąd, bo tutaj się z tym bliżej zapoznałam. W supermarkecie kupiliśmy kilka rzeczy do Polski. No i wracamy teraz do pokoju hotelowego. Mamy 25 minut do zamknięcia basenu. Ja chcę jeszcze spróbować jedną rzecz, czy ten kubek pozwoli mi na zrobienie ujęcia w basenie. Czy się to uda? Zobaczymy. Wejdzie to w ogóle? Wejdzie. Oj, to nie to. Mamy 21 minut do zamknięcia basenu na górze, więc działajmy. Zaczynamy nagrywanie. Cześć. Zapomniałem ręcznika. Udało się. Naprawdę? Nie wiem, czy będzie wyraźne. Trochę wody się przedostało, niewiele. Ale jest. Jeżeli wam się podobało, subskrybujcie kanał. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej. Jutro jedziemy do Polski. I like to love you.